specjalny materiał dla fanów bocianów z Lublewa. Odwiedzimy tutaj Iskierkę, czyli właśnie młodego bocianka, który wypadł, no, został wyrzucony z gniazda, tak? No, dzisiaj wrzuciliśmy post właśnie o tym, dlaczego tak się dzieje. Zachęcam bardzo, żeby go przeczytać. Dlaczego bociany właśnie wyrzucają swoje młode. Są różne przyczyny tego. I tutaj zobaczymy, może Iskierka będzie chciała je jeść. No tutaj bociany są generalnie owado i mięsożerne. Mam tutaj pokrojone właśnie mięsko dla niej. Są to myszy i kurczaki. Zobaczymy, czy on ode mnie zje. Dzisiaj troszkę blecznie. No pięknie. Powiem Państwu, że bociany naprawdę mają ogromny apetyt. To, jakie ilości jedzenia są w stanie pochłonąć młode bocianki, to po prostu zawsze mnie zadziwia. Dobra, na razie tyle z Iskierką. Zostawimy ją w spokoju. One sobie właśnie tutaj odpoczywają na tym regale. A jeszcze mamy drugiego młodego bocianka, który do nas dzisiaj rano przyjechał. Nazwaliśmy go Piorun. Jest troszkę mniejszy, jak widzicie, od Iskierki. I no, dopiero się do nas przyzwyczaił. Iskierka już mi tutaj krzyczy, żeby ją karmić dalej. O. Też sobie świetnie młody radzi. Oj, no zobaczymy, czy się uda. Poradził sobie. O nie, nie, nie. Dobrze, wszystko zjedzone. No więc bocianki ma naprawdę ogromny apetyt. No i tak szczerze mówiąc, to dzisiaj to by było na tyle. I mam nadzieję, że się Państwu podobało. Jak tak, łapki w górę.